Zapraszam na, kto wie, czy nie najważniejszy mecz w historii włocławskiej koszykówki, a może nawet w historii polskiej męskiej koszykówki klubowej. Anwil Włocławek podejmuje dzisiaj drużynę Panionosu Ateny. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jest to mecz o wejście do półfinału Pucharu Staforty. A co ważniejsze, Anwil ma naprawdę dużą szansę na to, żeby ten mecz wygrać. Włocławianie potrzebują 10 punktów przewagi w dzisiejszym spotkaniu, by awansować do czwórki najlepszych zespołów Pucharu Saporty, tegorocznych rozgrywek Pucharu Saporty. Goście rozpoczęli w składzie z szóstką Nenad Markowicz, 10 Georgios Diamantopoulos, 11 Konstantinos Gakaudakis. Teraz pierwsze punkty w meczu Saszy Kula, 13 to jest jeszcze Rashim Jones i 14 Lazaros Agadakos. Anwil w składzie 6 Santangelo, 7 Nordgard, 5 Obanon, 13 Prawica, 9 Sasza Kul. Trenerem zespołu greckiego jest pan Panagiotis Giannakis. Zespół włocławski prowadzony przez Aleksandra Petrowicza. Sędziowi dzisiejszego spotkania to pan Virgilius Dawidowiczus z Litwy, sędzia, który już kiedyś pucharowy mecz tutaj sędziował we Włocławku, oraz Janne Murinen z Finlandii. Zbiórka Mata Santangelo i kontra Anwilu. Dzisiaj Anwil już troszeczkę wzmocniony w porównaniu do tych ostatnich kilku spotkań. Dzisiaj na ławce Anwilu już Goran Sabanowicz. Kul sam pod koszem. Bardzo ładnie. Szkoda, nie ma punktów, ale był faulowany Sasza. Ważne, żeby dobrze rozpocząć. Na pewno Panionos Ateny to jest zespół, który jest w zasięgu zespołu Anwilu. Sasza na linii rzutów wolnych. Świetny mecz w Atenach. 23 punkty Kula. No i dzisiaj też dobrze rozpoczął. 3-0 Anwil prowadzi i 3 punkty Kula. Półtorej minuty za nami. I ważne, przypomnę, wygrać tutaj trzeba 10 punktami. Oczywiście najlepiej by było, gdyby Anwil tutaj zniszczył Greków, o ile tak można powiedzieć po sportowemu. Ale to, co urządza zespół włocławski, to 10-punktowa przewaga po końcowym gwizdku sędziów. Dobrze, że nie został zagwizdany faul. Jeff Nordgard, przechwyt, kontra, 3-2. Nordgard do Obanona, Obanon faulowany, tak jest. Ed Obanon, dobra decyzja sędziego z Litwy, pana Virgiliusa Dawidowiciusa. Rzuty wolne teraz Eda Obanona, 3-0. Cały czas prowadzi Anwil i będzie to mecz niezwykle emocjonujący i naprawdę bardzo ważny i ma chyba tego świadomość zarówno trener Petrowicz, jak i zawodnicy Anwilu. Skutecznie na razie na linii rzutów wolnych Eto Banon i teraz dopiero niecelnie. No na razie na 4 rzuty wolne wykonywane przez Anwil, 2 skuteczne. 4-0 prowadzi Anwil. Zobaczymy, co będzie kluczem do zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Nordgard. Dobrze tam poszedł do linii Obanon z Nordgardem. Rzut za 3 punkty i skuteczny. Trafił Nenad Markowicz. Pierwsze punkty Greków w tym meczu. 4-3 prowadzi Anwil. Ponad 2 minuty Grecy grali bez punktu. Panionos Ateny to 5. zespół Ligi Greckiej. Nordgard, ale pewnie teraz Jeff Nordgard i są punkty. 6-3, 7,5 minuty jeszcze pierwszej kwarty. A dzisiaj w hali mistrzów bardzo głośno, prawie komplet publiczności, czyli ponad, no myślę, że gdzieś jakieś 4000 są tutaj. Zbiórka teraz w ataku, a jeszcze dobrze zbijał Roman Prawica i piłka dla Anwilu. Nordgard, Prawica, Prawica do Obanona i Edek z pół dystansu. Szybka decyzja, blisko było, nie trafił zbiórka Rashima Jonesa i Grecy. Prawie 4000 kibiców w hali mistrzów we Włocławku, może trochę więcej, nawet niż 4000, ale jest tutaj na dzisiejszym meczu jest najgłośniej ze wszystkich spotkań rozgrywanych do tej pory we Włocławku. Kibice uzbrojeni w takie klapki do klaskania, znane z innych parkietów. Obanon ładnie do prawicy, ma trochę miejsca Romek, powinien trafić, nie trafia, walczy Obanon, ale nie dał rady, zbiera Markowicz. No i te klapki tutaj robią bardzo dużo hałasu. Grecy oszołomieni
byli w momencie, kiedy wychodzili na prezentację. Właściwie nie było słychać ani jednego nazwiska koszykarza greckiego podczas prezentacji. Kiedy byli prezentowani, kiedy wyczytywał ich nazwiska speaker w hali mistrzów, było tak głośno. Teraz faulowany Georgios Diamantopoulos. Punkty zaliczone kapitana zespołu Panionosu. Jeszcze rzut wolny niewykorzystany zbiera Sasha Kull i Angi Nordgard. Na obwód do Kula i prawica. Grecy blisko. Oni wiedzą, że te 9 punktów przewagi to nie jest taki wynik, który dawałby im awans do półfinału. Sant'Angelo nieskutecznie i nic z tego. Kontra teraz będzie Greków. Zobaczymy, jak rozwiązana. 3-2. Faul w ataku. Tak jest. Faul w ataku Gakaudakisa. I rozpoczyna Anvil, ale 6-5. Tylko punkt przewagi zespołu włocławskiego. Sant'Angelo. Tutaj niesamowite nerwy. Widać, że skoncentrowani, zmobilizowani wyszli koszykarze Anvilu na dzisiejsze spotkanie. Niedokładnie Obanon do Kula. Tylko dobrze teraz, że Kul nie faulował jeszcze przy próbie odzyskania piłki. Trzeba grać bardzo dokładnie i kto wie właśnie, czy to spięcie, skoncentrowanie, które widać towarzyszy koszykarzom Anvilu, czy to nie obróci się czasem przeciwko nim. Oni są teraz, no nie można powiedzieć, że roztrzęsieni, ale naprawdę zmobilizowani i właściwie nie grają tej spokojnej koszykówki luźnej, która naprawdę czasami się opłaca. Trafił przed chwilą znów kapitan zespołu Diamantopoulos, kapitan zespołu Panionosu i prowadzą Grecy 7-6. Kul! Ładnie Sasza. On może wykorzystać tutaj swoją przewagę i umiejętności i wzrostu i masy w tym meczu. 23 punkty w Atenach tydzień temu. No, życzylibyśmy sobie, żeby dzisiaj też rzucił 23 punkty, chociaż nie będzie, nie trafił pod kosza Jones i akcja Anvilu. Sant'Angelo wybijał mu piłkę. Gakaudakis 8-7 prowadzi Anvil. Wyrównane te pierwsze minuty spotkania, 5,5 minuty już grają koszykarze. Nie trafia Nordgard spod kosza i teraz dobitka Jeffa. Ładnie, ważne, to są ważne akcje, takie na przełamanie, na rozkręcenie się właściwie na parkiecie, na nabranie takiej pewności w tym, co się robi. Takie akcje, jak przed chwilą udana dobitka Nordgarda, one po prostu pomagają też trochę opanować nerwy w tych poczynaniach. Pick and roll teraz Markowicza i Adagakosa i błąd kroków tego ostatniego. Ładnie w obronie Sasza stał jak ściana, nie dał się przesunąć, zatrzymał się na nim Lazaros. Adagakos i błąd kroków. Teraz Saszy Kula, punkty nie będą zaliczone, 10-7. Cały czas 10-7 prowadzi Anvil. I zmiana w zespole greckim, opuszcza boisko Agadakos, a w jego miejsce z dziewiątką Merfi Shirley. Grecy teraz budują akcję powoli. To wszystko, ale dosyć dokładnie próbował pivoty do linii Jones. Podwojony pod koszem, nie trafia, nic z tego, ale niepotrzebnie teraz przeszkodził sobie Obanon z Kulem. Jeszcze na obwód, rzut za trzy, nic z tego nie będzie i faulowany Matt Sant'Angelo. Tak jest, faulowany Sant'Angelo pod własnym koszem rozpoczyna Anvil. ...10-7 cały czas. I wzmaga się doping publiczności włocławskiej. Obanon do prawicy. Sant'Angelo wysoko. Nordgard ma trochę miejsca, powinien trafić. Tak jest! Jeff Nordgard, 6 punkt Jeffa
i jest 12-7. Można powiedzieć, że w tej chwili połowę tego, co Anwil potrzebuje w dzisiejszym meczu, już ma. No ale proszę Państwa, do końca jeszcze prawie, do końca meczu prawie 33 minut. Teraz z pół dystansu ładnie Diamantopoulos, także 6 punkt. No i okazuje się, że jeszcze faulowany był to jak przez kapitana Anwilu Romana Prawica. Troszeczkę dziwna sytuacja. Ciężko tak było dopatrzeć się faulu. 12-9 prowadzi Anwil i Diamantopoulos. Że to wolno. Przeraźliwie głośno teraz w hali mistrzów i to pomaga, nie trafia Grek. Rozpoczynają włocławianie. Trener Petrowicz, no rozmawiałem z Petrowiczem, mówił, że rzeczywiście za duża jest ta przewaga, którą Grecy wygrali mecz u siebie w Atenach, ale Nordgard! I teraz tylko czy za dwa, czy za trzy punkty, ale za trzy nie nadepnął na linię drzew i dziewiąty jego punkt, 15-9. Petrowicz powiedział, że za duża jest ta przewaga, którą Grecy wygrali u siebie spotkanie 2-3, no może 5 punktów tyloma zasługiwali na zwycięstwo, ale wygrali więcej i to głównie przy pomocy sędziów. Diamantopoulos nie trafia i faul Romana Prawicy od Gwizdan. I teraz przewinienie odwiedzał sędzia Dawidowiczius. Romek zdenerwowany, ale nie ma się co dziwić. On niejednokrotnie blokował w takich sytuacjach przeciwników. Drugi faul Romana Prawicy i jeszcze zaliczone punkty Diamantopoulosa. Tylko jeden rzut wolny, jest 15-11 w tej chwili. Nie, będą jednak dwa rzuty, tych punktów sędziowie nie zaliczyli. I teraz jeszcze raz, być może się pomyli Diamantopoulos. 15-11, cały czas, no skutecznie. Dziewiąty punkt tego koszykarza. 15-12, ja widzę, że do zmiany przygotowany jest zespole Anwilu Igor Griszczuk. Igor ostatnio świetne mecze. Kilka naprawdę dobrych spotkań. Nordgard, faulowany, tak jest, pod koszem przez Rashima Jonesa. I będą rzuty wolne Jeffa. Odważnie. Pole 3 sekund, faulowany i to się opłaca. Igor Griszczuk za Romana Prawicę wchodzi na boisko. Igor, dobry mecz w Warszawie, chociaż tylko 4 minuty gry, dobry mecz w Pruszkowie. No, świetny mecz można powiedzieć, ostatnio przeciwko Prokomowi w sobotę. I dzisiaj już szybko wpuszczony na boisko Igor przez Petrowicza. A Nordgard myli się z rzutów, z linii rzutów wolnych. Jeszcze jedna szansa Nordgarda. Na razie najskuteczniejszy Jeff pola Anwilu. No i także niecelnie. Ach, szkoda tych rzutów wolnych. No przecież już to by było, to by były 4 punkty dodatkowe, gdyby trafiali rzuty wolne koszykarza Anwilu. 15-12. Ja rozumiem nerwy, ale trzeba wykorzystywać te rzuty wolne, bo to są uciekające punkty po prostu. To zwierzę zebrał Jones. Jeszcze dziwna sytuacja, trochę staranowany kul pod własnym koszem. Punkty zaliczone Jonesa, jest 15-14. Sant'Angelo niedokładnie do Obanona, fatalnie teraz. Błąd za błędem teraz Anwilu. Ostatnia minuta pierwszej kwarty nam się rozpoczęła i jest tylko punkt przewagi. No zobaczymy, jak tutaj trener Petrowicz pokieruje swoim zespołem. Czy on będzie chciał może w drugiej, czy już w trzeciej kwarcie przycisnąć Greków po to, żeby wypracować odpowiednią, potrzebną przewagę. Czy spróbuje czegoś takiego jak, nie wiem czy Państwo pamiętają, w zeszłym sezonie trener Daniel Jusup w meczu z Elan Chalon, w meczu z Sevillą w ćwierćfinale i z Elan Chalon. W 1-8 i z Elan Chalon w ćwierćfinale. Teraz punkty Sant'Angelo, że przede wszystkim kontrolował przebieg gry, grał na remis przez cały mecz i próbował wygrać odpowiednią ilością punktów w ostatnich 3-4 minutach. Z Sevillą to się udało, bo Anwil z Sevilli przegrał 3 punktami, u siebie wygrał 5, ale z Elan Chalon
tych punkcików małych zabrakło, po prostu brakło czasu. Antilop 5 sekund do końca tej kwarty, 4 i będzie rzut. Jest faul, to jest przewinienie. Punkty nie są zaliczone, faul Jeffa Nordgarda. Proszę Państwa, tylko zobaczymy, bo 76 setnych zostało do końca tej kwarty. Zobaczymy, czy czas zostanie troszeczkę cofnięty. Czy będą mieli te 76 setnych na przeprowadzenie akcji w Grecji. Teraz trzeba blisko kryć, żeby nie stracić głupich punktów. 17-14 jest, 76 setnych do końca pierwszej kwarty, no i strata. Rozpocznie Anvil, zegar nie został uruchomiony, bo żaden z zawodników nie opanował piłki. I czas, pierwszy czas na 76 setnych przed końcem pierwszej kwarty, pierwszy czas w tym meczu dla trenera Petrowicza. No, cudownie by było, gdyby Anvil 76 setnych zdołał zdobyć jakieś punkty. Na razie 17-14, 3-punktowe prowadzenie. Czyli jak na tę pierwszą kwartę przyzwoicie. Ważne, że Anvil kontroluje to, co się dzieje na parkiecie. Szkoda tych niewykorzystanych rzutów wolnych, aż 4, bo mogłoby być już 21-14. No, ale miejmy nadzieję, że w kolejnych kwartach włocławianie lepiej będą wykonywać rzuty wolne. No, ale gdyby teraz jeszcze przez te 76 setnych gdzieś tam któryś zawodnik w powietrzu musnął piłkę, dobił ją koło kosza i zdołał zdobyć punkty, to by było rzeczywiście świetnie. Zobaczymy. Na razie dość spokojnie na obu ławkach i greckiej, i naszej. Spokojnie Petrowicz powiedział swoim podopiecznym to, czego od nich oczekuje. No i wracają na parkiet. A w zespole greckim jest Jones, jest Markowicz, jest Siara, jest Shirley i jest Diamantopoulos. I do kogo ta piłka? No i Diamantopoulos przechwycił, ale też nic z tego. 17-14, proszę Państwa, po pierwszych 10 minutach prowadzi Anvil z Panionosem Ateny. Za chwileczkę druga kwarta tego meczu. I zaczynamy drugą kwartę meczu. Znów pierwsza piłka na Greku. Teraz oni, Siara, Markowicz, Jones, Diamantopoulos i Shirley, to piątka Panionosu, Sant'Angelo, Kulo, Banon, Griszczuk i Nordgard, to piątka Anvilu na drugą kwartę spotkania. Trzypunktowe prowadzenie Wrocławian po pierwszych 10 minutach. Siara do Markowicza. I ten teraz pod kosz, a tam nieskutecznie. Już Shirley i piłka dla Anvilu. Błąd 24 sekund zespołu greckiego. I rozpoczyna Anvil. Jeszcze trener Petrowicz rozmawia z Janem Murinenem, ale rozpocznie Griszczuk i Sant'Angelo. Nordgard do Igora, ten pięknie pod Kol do Kula, ale Kul daje się zablokować jak dziecko teraz pod koszem. Wydawałoby się, no troszeczkę zlekceważył sytuację Sasza, bo przy wzroście 2,13 stwierdził, że będzie mu bardzo łatwo tam pod koszem. A teraz z ambicją do końca Igor Griszczuk, który już pokazał, jak bardzo zależy mu na tym, żeby zagrać w półfinale Pucharu Sapporo. Właściwie pierwszy taki poważniejszy kontakt, pierwsze takie zagranie Igora Griszczuka, które pokazało jego charakter. Obanon, najlepszy pod własnym koszem, dobrze, że nie przeszkadzał sobie z Nordgardem. Widać, że tam Anvil próbuje zacieśnić tą strefę podkoszową, bo no te zbiórki to mimo wszystko nie jest mocna strona Anvilu. Ostatnio mecz z Prokomem też przegrany na tablicach i faul teraz na Igorze. Świetnie Igor faulował Diamantopoulos, a Igor sprytnie wykorzystał no, swoje doświadczenie przede wszystkim. Opuszcza boisko
Diamantopoulos, a w jego miejsce Marios Basis. Sant'Angelo do Nordgarda i jest Igor Batis teraz przy Griszczuk. Griszczuk robi sobie miejsce, nie ma do kogo podać. Jeszcze 12 sekund Angelowi zostało na skończenie tej akcji i kolejne przewinienie. Świetnie Sant'Angelo teraz, troszeczkę przypadkowo, ale był faulowany przy tej akcji, a to jest ważne, że Anvil pozostanie w posiadaniu piłki i będzie miał nowe 24 sekundy na rozegranie akcji. Faulował Siara. Obano ładnie stracił piłkę. Kontra Greków. Markowicz chodzi na kosz. Nie trafił, bo był faulowany, ale dobry faul Igora, bo przynajmniej na tyle skuteczny, że Markowicz nie zdołał zdobyć punktów. A to jest ważne w takich kontratakach. Będą dwa rzuty wolne. Nenada Markowicza. No i zobaczymy, może Grecy też będą się mylić, troszeczkę się mylili, to pierwsze wsparcie na linii rzutów wolnych, no i tak też się dzieje teraz. Jeszcze jeden rzut, no i skutecznie czwarty punkt Nenada Markowica, ale cały czas jeszcze dwupunktowe prowadzenie Anvil. Sant'Angelo do Nordgarda, ten do linii w swoim stylu na obwód do Griszczuka. Griszczuk za trzy, nie trafia z biurka w ataku Saszy Kula. No i strata. No gdzie się pchał Kul pod kosz, potrojony. Teraz kontra Greków. No i bez problemu zdobywa punkty Jones, ale błąd, fatalny błąd Kula. Jeszcze nawet nie wrócił do obrony. No przecież tam Jones, wiadomo, najwyższy pod koszem, nie miał problemu. Najwyższy, najbardziej zmasowany, najsilniejszy, nie miał problemu, żeby dobić. 17-17. Po dobrym początku Kula, no kilka błędów naszego centra. Teraz przepycha się z Jonesem, tylko co to daje? Chyba tyle, że traci siły jak na razie. A i tak nie ma dogodnej pozycji. Sant'Angelo teraz faulowany po raz kolejny. Znów faulował Siara. Piłka dla Anvilu z linii końcowej. 17-17, jeszcze punktów Anvil nie zdobył w tej kwarcie. Ma dużo miejsca Nordgard, no żeby trafił. Nie trafia, zablokowany i Kul, i Obanon, i Panionos przy piłce. Siara przy nim Griszczuk znalazł Batista na obwodzie. Batis teraz przypadkowo ta piłka w niego trafiła. Podwojony i nadepnął na linię końcową Marius Batis, ale wcześniej tak już piłkę odzyskał Matt Sant'Angelo dla swojego zespołu. 3 minuty prawie gry za nami drugiej kwarty. Cały czas 17-17. Nie jest to korzystny wynik, jak Państwo wiedzą. Po 9-punktowej porażce w Atenach Anvil musi wygrać co najmniej 10 punktami, jeżeli myśli o tym, żeby grać w półfinale. Piękna asysta Griszczuka do Nordgarda. Nordgard 11 punktów, najskuteczniejszy na boisku. Każdy inny wynik niż zwycięstwo minimum 10-punktowe Anvilu jest porażką Anvilu, tak można powiedzieć. Nawet zwycięstwo, ale mniejszą ilością punktów. Markowicz trafił za 3, 7 punktów już tego koszykarza w dzisiejszym meczu. Teraz Obanon nie trafia, no i będzie rzut sędziowski. 20-19 prowadzi Panionos. Szykują się kolejne zmiany i to w obu zespołach. Za Obanona Marek Andruszka wchodzi na parkiet, a za Batista wraca na parkiet Kakao Daki. O piłkę walczył będzie Sasza Kul i Jones, Rashim Jones. Jones wydaje się bardziej skoczny, no i rzeczywiście wyskoczył w powietrze. Kul nawet się od ziemi nie oderwał w tym wznowieniu gry. 20-19. Prowadzą koszykarze Grecji. Markowicz faulowany przez Nordgard. Drugi faul Jeffa. Dwa faule w Anvilu ma jeszcze oprócz Nordgarda Roman Prawica. Ale teraz po tym faulu, bo faulowany był przy rzucie Markowicz, Markowicz wykonywał będzie rzuty wolne.
skutecznie. No i ta przewaga wzrasta Greków. 21-19, teraz na szczęście nie trafił Markowicz i zbiórka Gruszka. 21-19, 4 minuty gry za nami, 4 minuty w tej kwarcie Anwil zdołał zrzucić 2 punkty po tej pięknej asyście Grzyszczuka do Nordgarda. Kul dostał piłkę, no i znów z tego. Taki pożytek z tej akcji, że Kul był faulowany przez Markowicza. Będą rzuty wolne Saszy. Miejmy nadzieję, że nie pomyli się tym razem Kul na linii rzutów wolnych. Jeżeli trafi dwa, to będzie remis 21-21. Szósty punkt Kula w tym meczu. No i drugi rzut niecel z biurka Jonesa. 21-20 prowadzenie panią Osłatę. Kakao za. Sobie pozycji Markowicz, który trafił już dwa razy za 3 punkty, ale teraz Shirley faulowany przez Marka Andruszkę. Trzeci faul Andruszki w tej kwarcie, pierwszy faul Andruszki w tym meczu. Nie będzie rzutów wolnych, ale piłka z boku dla Greków. Na razie spokojnie obserwuję to, co się dzieje na parkiecie trener Petrowicz, ale trzeba zacząć myśleć o lepszej grze w tym spotkaniu. Marek Andruszka ładnie teraz pod koszem wywalczył piłkę. I sam był pod tym koszem. Ja się zastanawiam, gdzie był Aleksander Kul w tym momencie. Po rzucie, żeby tylko Andruszka został pod koszem i właściwie dwóch zawodników greckich tam walczyło o piłkę. Troszeczkę dziwna sytuacja. Teraz faulowany ma Santangelo. Rzuty wolne będą, bo to już jest piąty faul Greków w tej kwarcie. Faulował go Shirley. Mat. Trzeci punkt. Nie trafia, ale jest remis 21-21. Masa tych rzutów wolnych, niecelnych po stronie Anwilu. Co najmniej 7 albo nawet już 8 rzutów Anwilu trafił przez 15 minut meczu. Na szczęście Markowicz jest skutecznie teraz za 3 punkty, chociaż przypomnijmy, że już dwa razy trafił w tym meczu, a teraz Santangelo też nieskutecznie. Na razie nie jest to porywające widowisko, proszę Państwa, ale to chyba dlatego, że oba zespoły są dosyć jednak spięte rangą tego meczu. No i po prostu to ten mecz w osłabku wygląda tak, jak wygląda. Zablokowany przez Kula. Jones tylko jest jeszcze pytanie, czy rzeczywiście był faul. Zobaczmy, jak sędziowie odwzują faul. Drugi faul Kula, a z boiska schodzi Matt Santangelo, który na razie, no trzeba przyznać, spisuje się słabo. Raczej nie wnosi do gry niczego wielkiego. Miejsce Matta Santangelo, Armand Skele. A Jones na linii rzutów wolnych. Piąty punkt. Zatrzyma Jonesa. Teraz nieskutecznie zbija piłkę Kul do Grzyszczuka. Pan Szelma do 21 prowadzi Panionos. Armand Skele. No rzeczywiście Petrowicz jest odważny, dając Armandowi Skele szansę w ważnym meczu. Nordgard za 3 nie trafia, no ale nie miał do kogo podać. Troszeczkę misternie to wygląda, to wszystko co robi Anwil do tej pory na parkiecie nie trafia spod kosza. Markowicz zebrał Marek Andruszka i faulował Markowicz.
Marka, Marka na liczbę dwóch, będzie 4 piłki, Marka wyczytalny, dobrze podtrzymałem. Razy zebrał piłkę na własnej tablicy, a przebywa dosyć krótko na parkiecie, także dosyć wartościowa zmiana Marka. Pierwszy punkt z linii rzutów wolnych i jest remis 22 do 22. No i też chociaż jednego, ale nie trafił Andruszka. Dobrze, że wywalczył piłkę Obano. Gryszczuk postraszył rzutem za 3 punkty. W tempo do Andruszki, piękna asysta. No takiej gry byśmy oczekiwali chyba wszyscy we Włocławku od Anwilu. I właściwie gdy patrzy się na tak prostą, tak banalnie prostą akcję Gryszczuka i Andruszki, no ręce same składają się do klaskania, ale można powiedzieć, panowie, to nic trudnego, więcej takich zagrań. Ale coś Andilowi to nie idzie. Teraz zmobilizowanie w obronie po tej udanej akcji włocławianie. Dobra gra i strata Greków 24 do 22. Dobrze spisuje się Gryszczuk. Dobry mecz Andruszki na razie. No i teraz Skele, żeby nie popełniał zbyt wielu błędów, bo Sant'Angelo jest w bardzo słabej formie. No i zdążyłem powiedzieć o błędach odgwizdany błąd kroku Farmansa Skele. 24-22 cały czas. Bardzo wyrównany, zacięty mecz. 17 minut gry za nami. I Doszyński, trzeba przyznać, wynik. Ale jest to naprawdę już wysoki poziom europejski. Teraz piękna asysta pod kosz do Agadakosa. Pierwsze punkty tego koszykarza. I mamy znów remis 24-24. Gryszczuk do Obanona. Obanon bliski straty, ale opanował piłkę. Edek i pod kosz ładnie, pięknie. Ed, skutecznie 3 punkty Obanona. Mniej skuteczny w dzisiejszym meczu, tylko 3 punkty na razie, ale na Eda zawsze można liczyć, nawet jak tych punktów mniej zdobędzie, to możemy być pewni, że będzie grał dobrze w obronie albo powalczy na tablicach. Widzę, że za chwilę wróci na parkiet Matt Sant'Angelo i teraz kolejna strata Greków. Świetne krycie, 26-24 prowadzi Anwil. Zmiana, Sant'Angelo wraca na boisko i opuszcza parkiet Armand Skele. Być może tylko na chwilę posadził Sant'Angelo na ławkę Petrowicz po to, żeby mu tam przekazać kilka uwag. Zobaczymy, czy będzie się lepiej wpisywał. Andruszka wysoko, naprawdę dzisiaj ładnie Marek Andruszka gra. Sant'Angelo do Nordgarda, nie mają pozycji koszykarze włocławcy. Ładny dwóch Nordgarda, ale nic z tego, nie trafia. Zbierają Grecy i teraz strata, strata, kolej, ale nie, błąd, panie sędzio, błąd sędziego Dawidowiciusa i poddenerwowany trener Petrowicz, a trenerzy greccy od razu jeszcze prowokują sędziów do tego, żeby dać przewinienie techniczne trenerowi Petrowiczowi. Fatalny błąd, proszę państwa, sędziów pary sędziowskiej, teraz dopiero poprawili się, bo tam ewidentnie piłki nie dotknął Matt Sant'Angelo, tylko zawodnik zespołu Panionosu Agadakos. 26-24, minuta 45 do przerwy, czyli do końca drugiej kwarty. Zmaga się doping w hali mistrzów i ten doping jest dzisiaj potrzebny. Szkoda tylko, jak tak patrzę na trybuny, że dopingują właściwie ci wierni kibice i gdzieś tam pojedynczy ludzie na trybunach. Błąd kroku pedału Banona. A reszta hali raczej siedzi sobie spokojnie i obserwuje ten mecz. W takim meczu jak dzisiaj właśnie potrzebny jest jak największy hałas, jak największe wsparcie publiczności, żeby zawodnicy czuli, że no oprócz tego, że grają zawodowo i zarabiają często niemałe pieniądze za grę w kosza, to jednak robią to jeszcze dla kogoś, kto to ogląda. Półtorej minuty do końca drugiej kwarty. Czekają na trenera Petrowicza koszykarze Anwilu. Petrowicz jeszcze rozmawiał z sędzią fińskim Janem Murinenem, który tam starał się poprawić przy tej poprzedniej decyzji Dawidowiciusa, sędziego litewskiego. I teraz Petrowicz i Sant'Angelo, główne uwagi do Mata Sant'Angelo znów, no ale on jest prowadzącym grę, a na razie ta gra prowadzona przez niego wygląda bardzo mizernie. Wydaje się, że Anwil, można takie wrażenie odnieść, gdy patrzy się na ten mecz dzisiaj, ale no Anwil raczej gra spokojnie, tak jakby wiedział,
czego chce, nie chce pokazywać wszystkich swoich atutów. Petrowicz, mam wrażenie, trzyma jakiegoś asa w rękawie, tak można powiedzieć. Kto wie, czy tym asem nie będzie Goran Savanovic, który na razie sobie siedzi spokojnie w kresie na ławce rezerwowych. Ale to, co Goran potrafi, no wszyscy wiemy. On wychodzi i w przeciągu 3 minut potrafi zdobyć 11-14 punktów tak ważnych, tak decydujących, że ten jego strzał na boisku, ta jego gra właściwie może doprowadzić do rozpaczy przeciwników. Może tematem będzie Goran, może tematem będzie kilka dobrych, ciekawych, mądrych zagrań Andino. Na razie to wszystko jest taką grą na remis. Kolejne punkty teraz z Diamantopoulosa. 11 punkt tego koszykarza i 26-26. W hali mistrzów Anvil remisuje z Panionosem Ateny. Sant'Angelo nie widzi Griszczuka kompletnie. Czasami właśnie zastanawiam się, dlaczego Matt Sant'Angelo tak rzadko widzi Igora Griszczuka, albo widzi go wtedy, kiedy już nie ma do kogo podać. A wielokrotnie aż się prosi, żeby zagrać piłkę do Igora Griszczuka w przypadku kontrataków, gdy jakiś kilka błędów Mata właśnie przy kontratakach w meczu z Krakowem, Techlem Sopot. I to właśnie ktoś może powiedzieć, że czepiam się Mata Sant'Angelo, ale to były te błędy właśnie wtedy, kiedy on nie podawał przy tych kontratakach do Igora Griszczuka. Obanon nie trafia dwóch wolnych, zbiera w ataku piłkę Marek Andruszka i faulowany, no nie faulowany, zabrał mu piłkę Agadakos. Miejmy nadzieję, że Anvil nie straci punktów pół minuty do końca tej czwarty, a jeszcze 17 sekund na skończenie tej akcji mają Grecy. 26-26, piłka do Siara, no i faul Igora Griszczuka. Drugie przewinienie Igora. Po dwa faule w Anvilu mają Nordgard, Kul, Griszczuk i Prawica. O czas poprosił teraz trener Petrowicz. 19,5 sekundy do końca meczu. Będą rzuty wolne Greków, 26-26. Ale nawet po tych dwóch celnych rzutach wolnych, załóżmy, że będą dwa celne, po tych dwóch celnych rzutach wolnych zespołu greckiego Anvil będzie miał szansę jeszcze przez 19,5 sekundy na skonstruowanie jakiejś dobrej, mądrej akcji, po to, żeby wyrównać, albo może nawet wyjść na prowadzenie po rzucie 3-punktowym, albo jakiejś akcji 2+1. No zobaczymy, jak będzie. Na razie bardzo wyrównany mecz. Wyrównane, zacięte i właściwie można powiedzieć chyba nieładne widowisko. Przypomnijmy, jest to drugi mecz w ramach ćwierćfinału Pucharu Saporty pomiędzy Anvilem Włocławek i Panionosem Ateny, ale być może ten mecz jest dlatego na razie taki mało ciekawy, niezbyt porywający, z dużą ilością błędów, chyba z dużą ilością gwizdków też sędziowskich, czasami błędnych, no ale dobrze, że jeszcze się potrafią sędziowie do tego czasem przyznać. Chyba dlatego ten mecz tak wygląda, bo po prostu jest naprawdę o dużą stawkę. Chodzi tutaj o półfinał Pucharu Saporty. No i gdyby Anvil awansował do tego półfinału, naprawdę byłby to nie lada być jak na polską koszykówkę. Śląsk Wrocław, występując w Pucharze Saporty, zawsze kończył rywalizację w ćwierćfinale, na tym etapie, na którym teraz gra Anvil. W zeszłym roku także skończył rywalizację w ćwierćfinale. Siara, pierwszy punkt. W tym sezonie ma naprawdę szansę zespół z Wrocławka. Zresztą w zeszłym miał także, ale w tym ma chyba nawet jeszcze większą na to, żeby jednak osiągnąć ten półfinał. Zmiana. Siara zszedł z boiska, w jego miejsce Patis. 28-26 prowadzi Panionos Ateny. Jeszcze 12 sekund do końca drugiej kwarty. Sant'Angelo długo wychodzi wysoko. Obanon teraz biega Griszczuk. Sant'Angelo na obwodzie, piłka do Obanona. 3-2 sekundy. Obanon rzuca za 3 punkty. Oj, żeby trafił, trafił! Ale cudownie, że to Obanon trafił. 6 punktów Eda. No i koniec drugiej kwarty. Ładnie się skończyła ta druga kwarta. No miejmy nadzieję, że takich rzutów ze strony Anvilu będziemy oglądać więcej. Ale teraz patrzę na tablicę, że ten rzut zaliczony za 2 punkty. A ewidentnie powinien być jednak za 3. No, Bannon stał przed linią 6 metrów 25 cm. Jednak za 2.
Szkoda. 5 punktów w takim razie dla Obanona i remis 28 do 28 po 20 minutach za Fraporty. Drugi mecz, który zadecyduje o tym, który z zespołów, czy Anvil, czy Grecy zagrają w półfinale Pucharu Saport. 28 do 28 po 20 minutach. Pierwsza piłka dla Anvilu w tej kwarcie. To Banon do Gorana, Savanovicia i ten punkty! Pierwsze punkty Savanovicia, jeszcze faulowany i szansa na zwiększenie przewagi. Grecy rozpoczęli w składzie Siara, Jones, Markowicz, Diamantopoulos i Sklavos. Faulował Markowicz po raz trzeci w tym meczu. Anvil rozpoczął w składzie Kulo, Banon, Savanovicia, Norgard i Santangelo i Goran nie trafia. Rzutu wolnego 30 do 28. Masa rzutów wolnych zmarnowana przez zespół włocławski. Fatalnie wykonują rzuty wolne dzisiaj włocławianie. Gdyby Anvil trafiał te rzuty wolne, myślę, że już byśmy mieli w tej chwili te 10 punktów przewagi, które tak bardzo nam są potrzebne dzisiaj. Siara sam nie trafia, zebrał Jones w ataku, no i są punkty. Siódmy punkt Jonesa, 6 punktów Kul w konfrontacji dwóch centrów. Dzisiaj korzystniej wypada jednak Jones, który, no punktowo ta rywalizacja wygląda bardzo podobnie. Jones 7, Kul 6, ale Jones ma jednak o wiele więcej zbiórek i to ważnych zbiórek, bo nawet w ataku. Savanovicia do Obanona, faulowany był Goran. Ale faul nie odwizdany. Kontra 4 na 2 zespołu greckiego. I są punkty Sklavosa. Pierwsze. 32 do 30 prowadzi Panionios Ateny. Silny grecki zespół, proszę Państwa, ale Savanovicia za 3, ale nie wpadnie ta piłka. Faulowany był Kul. Znów teraz Kul faulowany, odpychany. Niezagwizdane przewinienie. A teraz pewnie zaraz będzie gwizdek pod naszym koszem. Na szczęście nie zagwizdali faul na Diamantopoulosie, bo też chyba był faulowany. Santangelo sam stracił piłkę, walczy o Banon, nic z tego. Kontra 3 na 1, będą punkty, zablokowany, nie zablokowany, faulowany przez Savanovicia Markowicz. Będą rzuty wolne, no i źle Anvil rozpoczął trzecią kwartę. Pierwszy faul Savanovicia w tym meczu. Pierwszy faul Anvilu w tej kwarcie. Markowicz, który zdobył 8 punktów na linii rzutów wolnych. 9 punkt Nenada Markowicza. Jeszcze jedna próba także wykorzystana. I już 4 punkty przewagi Panionosu. 34 do 30. Słabo coś Anvil gra w dzisiejszym meczu. Faulowany Kul znów. No i wreszcie tak widzany faul. Obudzili się sędziowie. I piłka z linii końcowej dla Anvil. Faulował Jones. Drugi faul Jonesa w tym meczu. Santangelo do Nordgarda. Nordgard przy nim Diamantopoulos do Kula. Nordgard. Kul walczy. Faulowany czy nie? Wybijał piłkę czysto teraz Jones Kulowi. Piłka dla Anvilu, 18 sekund włocławianom zostało do skończenia tej akcji. 34 do 30 prowadzą Grecy i w tym momencie Anvil ma do odrobienia 14 punktów. Przypomnijmy, że 10 punktami musi Anvil wygrać, żeby awansować do półfinału, bo 9 przegrał w Grecji. Faulowany Kul przez Jonesa. Trzecie przewinienie Jonesa. No miejmy nadzieję, że jak najwięcej, jak najszybciej na łapie fauli Jones na Kulu. No tylko, żeby Kul tych fauli nie łapał. Przy okazji jeszcze raz Santangelo z linii końcowej rozpocznie akcję wołocławskiego. Zasłona Obanona dla Nordgarda i piłka do Nordgarda. Santangelo nie ma nikogo pod koszem zespołu greckiego oprócz Kula. Nordgard teraz do Kula. Pojedynek Kula i Jonesa. Ładny zwód, ale nie trafia. Sasza walczy o Banon. Odbiła się piłka o niego i strata. Rozpoczynają Grecy. Siara. Cały czas czteropunktowe prowadzenie Greków. 34 do 30. To Siara teraz piłka ten. Asysta do Jonesa, a Jones faulowany. Proszę popatrzeć, jak łatwo rozbijają strefę podkoszową podaniami Grecy. Oni bez problemu potrafią znaleźć Jonesa albo któregoś innego koszykarza pod koszem Anvilu. Faulował Obanon teraz Jonesa, no nie miał wyjścia.
ale efekt jest taki, że będą rzuty wolne. Teoretycznie, jeżeli trafi tylko jeden rzut wolny, Jones, jeden spróbuje, to oczywiście można powiedzieć, że faul się opłacił. Ale wiadomo, że dzisiaj te punkty wszystkie są na wagę złota. Jones trafia oba. 9 punktów ma Jones na swoim koncie i już 6 prowadzi Panionow z 36 do 30. Sant'Angelo właściwie bez koncepcji, nie wie co ma zrobić z piłką. O'Bannon teraz do Nordgarda. Nordgard próbuje szarpać trochę i punktuje teraz Jeff Nordgard, ale proszę popatrzeć, że to było po indywidualnej akcji. Nordgard dostał piłkę gdzieś za linią rzutów za 3 punkty. Musiał przekozłować całą strefę podkoszową, zgubić z wodem zawodnika, który go pilnuje i dopiero mógł zdobyć punkty. A teraz Diamantopoulos, 13 punkt. .38-32 prowadzi Panionos. Nie ma punktu. I faul w ataku Saszykula. Cały czas 6 punktów przewagi. 38-32. Jeszcze proszę Państwa 16,5 minuty ponad do końca tego meczu, także Anvil musiałby średnią minutę odrabiać, jeden punkt na minutę tych strat. Tak to można określić. Oczywiście ten mecz jest do wygrania i to taką ilością punktów, jaka by nam odpowiadała, ale no, trzeba zacząć coś zmieniać na parkiecie. No i trzeba zacząć jakoś grać. Stawanowicz na razie wysoko. Goran teraz wchodzi sam w strefę podkoszową. Ładnie Goran! Jest 4 punkt, faulowany Stawanowicz, będzie wykonywał rzut wolny. 38-34 prowadzi Panionos. No miejmy nadzieję, że Goran trafi z linii rzutów wolnych. Jeszcze zmniejszy tę przewagę. Drugi faul z Klawosa. Przed chwilą przewinienie jego w ataku, kiedy stawiał zasłonę. Teraz faulował pod swoim koszem. Zszedł z wojska Markowicz, który ma tam jakiś uraz. Widzę w jego miejsce z 11. Gakaldakis. Ciężko wymawia się niektóre nazwiska koszykarzy greckich. Ale teraz Stawanowicz na linii rzutów wolnych. 38-34 prowadzą Grecy. Wywalczył sobie pod koszem pozycję do zbiórki Kulna, ale teraz akurat Goran Zaszczyk. 5 punkt Gorana, jednego z tych kluczowych graczy z zespołu Anwilu. Tak o nim wyraża się trener Petrowicz. Mówi, że teraz ładnie przechwyt Gorana, ale faul. Nie zgadza się z decyzją Goran, ale spokojnie podaje jeszcze piłkę do sędziego z Finlandii i rozpoczną Grecję. Szkoda tej akcji. Szarało wpychał Stawanowicza i na trzeci właśnie tego koszyka za Goran Stawanowicza. Za faulę na Goran. Trzy próbował Sklawos, nie trafił, zbiórka Sant'Angelo, tempo do Stawanowicza. Stawanowicz, punkty, ładna kontra. No i tutaj chyba sędziowie też powinni odbić za szpał, bo jednak gdzieś tam był zahaczany po drodze Stawanowicz. 38-37, już tylko jednym punktem prowadzą Grecy. Nie trafia Jones, pół dystansu zbiórka O'Bannona, Sant'Angelo znów wyprowadza piłkę. Nie ma nikogo, do Stawanowicza podaje. Stawanowicz, o Kula, Kul co zrobi, trafił. Wreszcie Kul trafił, ale bałem się już, że popełni błąd kroków, Sasza. I to w sumie wyglądało tak, jakby za chwilę miały być kroki. 39-38, naprawdę no Kul stara się widać, że mu zależy, tak jak teraz tutaj akcji w obronie. Ale kiedy ma piłkę, no naprawdę można się denerwować tym, co robi.
trafił Jones, dał się łatwo ograć. O'Bannon teraz, powinny być punkty. Tak jest, ale szybki jest O'Bannon. Państwo mogli dopiero przed chwilą zobaczyć. Dwóch zawodników właściwie nie zdążyło za nim, ani nawet nie zdążyli wyskoczyć do bloku. I 41 do 40 prowadzi Andy. Ale znów błąd fatalny, zbija teraz piłkę Jonesowi, Santangelo nie trafia i zbiórka O'Bannona, tam był błąd kroków Jonesa, ewidentny, niezagwizdany po raz kolejny przez sędziów. Teraz do Savanovicia, za późno chyba odegrał piłkę Santangelo. Kul ma dużo miejsca, będzie wsad, tak jest! Ale cudownie teraz zagrali włocławianie. No i wreszcie jakieś dobre podanie Mata Santangelo. 43 do 40 prowadzi Anglii, coraz głośniej w hali mistrzów. Coraz głośniej, coraz bardziej dopingujący wicep swój zespół. 3 minuty 47 sekund do końca trzeciej kwarty. Niecelny rzut za 3 punkty, dobrze zastawiony Jones przez Kula i łatwo zbiera Nordgard w tej akcji. Teraz O'Bannon dostaje piłkę. Ed. Do kogo? W tempo do Savanovicia. Savanovic to trafi, na pewno, tak jest! Goran, 9 punkt, jest na parkiecie, 6,5 minuty, zdobył 9 punktów. A teraz pretensje ma Petrowicz do Kula, ale no kiedy ta gra się układa inaczej, wiatru w żagle, można powiedzieć, nabrali koszykarze włocławscy, no troszeczkę już są inne nastroje. I w hali mistrzów wśród kibiców, i tam trochę na ławce, nawet Kul tymi błędami, no nie powinien się zrażać, zdobył 10 punktów, miał te dwie udane akcje, może 3 nawet w tej kwarcie. To musi uważać, żeby nie łapać fauli, bo ma już 3 przewinienia. 45 do 40 prowadzi Anvil, 3,5 minuty do końca trzeciej kwarty, proszę Państwa, 5 punktów. Włocławianie odrobili, muszą zdobyć jeszcze, wypracować właściwie 5 punktów przewagi i wtedy jesteśmy w półfinale Pucharu Sapor. Naprawdę byłby to wielki sukces, największy w polskiej koszykówce klubowej. No ale musimy na to rozstrzygnięcie poczekać jeszcze 13,5 minuty czystej gry, czyli do ostatniego bliska sędziów. A kto wie, może będzie dogrywka w tym spotkaniu. Miejmy nadzieję, że nie, że to wszystko skończy się w regulaminowym czasie i skończy się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Petrowicz jeszcze teraz przekazuje ostatnie uwagi do Savanovicia, Nordgarda, wracają na boisko. W pole Panionosu Ateny jest Markowicz, jest Sklavos, jest Diamantopoulos, jest Siara. I teraz przewinienie techniczne. Czy widzą Państwo, co robią sędziowie w tym meczu? Trener Petrowicz dostał przewinienie techniczne. Właściwie nie wiadomo za co. Pamiętam, kiedy jeszcze toczyły się rozgrywki grupowe w Pucharu Saporty. Siaranie trafia pierwszego wyzwolonego. Teraz mógłby się też pomylić, no niestety. Pamiętam, kiedy toczyły się rozgrywki grupowe w Pucharu Saporty i po którymś meczu, w tej chwili ciężko powiedzieć po którym, ale po którymś meczu trener Petrowicz powiedział, że wolałby grać w 1-8 z Slowakoparty. Z Irakisem Saloniki, bo tak to wtedy wychodziło, że możemy zagrać albo ze Slowako Parmą, wchodząc z czwartego miejsca w grupie, a gdybyśmy na trzecim miejscu, gralibyśmy z Irakisem Saloniki. No i proszę bardzo, 3 punkty z tej akcji, no mogą podziękować sędziom w tym momencie w Grecji, jest 45-43. Zapytany, dlaczego wolałby Slowako Parmę, nie powiedział, dlatego, że Slowako Parma jest słabsza. Powiedział wyraźnie, że no skoro zajmuje pierwsze miejsce w grupie, to musi to być silny zespół. Ale kiedy gra się z zespołami greckimi, sędziowanie jest na fatalnym poziomie. Faulowani koszykarze Anvilu, nic z tego, teraz Savanovic zdobywa kolejny punkt. Pięknie gra Savanovic, to jest ten as, o którym mówiłem w pierwszej połowie. Tak, teraz Państwo widzą to, co Goran wnosi do gry. Tego brakowało w kilku ostatnich meczach. No i rzeczywiście, wracając do tej sprawy sędziów, w meczach z greckimi drużynami to się potwierdza. Wyraźnie pretensje do sędziów mieli i Petrowicz, i tutaj nasz klub po meczu w Atenach tydzień temu, gdzie właściwie Anvil prowadził na 10 minut przed końcem meczu. Jeden punkt, ten mecz był bardzo wyrównany, a przegrali włocławianie 9 punktami po serii rzutów wolnych odgwizdywanych za faulę włocławian, nie wiadomo skąd.
Tutaj też dużo tych błędnych i złych decyzji sędziów, chociażby taka jak z tym strzelnieniem technicznym dla trenera Petrowicza. 47-43 prowadzi Andy Lobanon. Traf to Edek, nie trafił, no i nie miał kto zebrać. 47-43, niespełna 2 minuty do końca trzeciej kwarty. Niskie jest na razie to prowadzenie Andy'u. I to błąd kroków powinien być. Nie ma. Oczywiście sędziowie nie zauważyli, że wypuścił piłkę, pobiegł po nią, z powrotem złapał Shirley. No i co można powiedzieć w takiej sytuacji? 47-45. Kul pięknie zadem. Dobrą piłkę dostał Sasza. No i tam w takich sytuacjach może sobie pograć. 49-45, ale ładnie, ładnie dograłem o piłkę królowi. Spojrzałem. O, dobrze, że nie trafił. Świetnie. Wyskoczyła piłka z kosza Jurka Obanona. 49-45 prowadzi Anvil. Sant'Angelo, zasłona, Kula, pick and roll z Kulem i Kul powinien trafić. Traf, Sasza trafił. 14 punkt Saszy. 51-45 i 50 sekund do końca meczu. Do końca trzeciej kwarty, przepraszam. Ale tutaj niesamowity hałas w sali mistrzów i czasami, kiedy coś mówię, to nawet sam nie słyszę tego, co mówię. Dlatego zdarzają się też pomyłki. Stawanowicz. Dobra obrona, pressing zespołu wrocławskiego. No i te niecelne rzuty są konsekwencją tej ostrej gry obronnej, tego pressingu. 9 sekund do skończenia tej akcji, 20 sekund do końca kwarty. Sant'Angelo trafi, nie trafił. Faulowany, będą rzuty wolne. Dobra akcja teraz. I ważne tylko, żeby Mat wykorzystał rzuty wolne. 51-45 prowadzi Andy, proszę Państwa. 18, pełna 19 sekund do końca trzeciej kwarty. Staszek Kula wchodzi teraz na boisko. Marek Andruszka. Dobra decyzja Petrowicza. Kul ma 3 faule, zdobył 14 punktów. Zagrał całkiem niezłą kwartę. Można tak powiedzieć, że ta kwarta była dobra dla Kula. No i szkoda by było, gdyby złapał jakieś głupie czwarte przewinienie pod koniec trzeciej kwarty. Sant'Angelo nie trafia, teraz trafił tylko raz. 52-45, 7 punktów przewagi Anvilu. Grecy mogą grać do końca tej kwarty. Jeszcze 11 sekund do końca tej kwarty. No i teraz obronić tę akcję, obronić. Markowicz, przy nim Nordgard, ten do linii z pół dystansu i nie trafia. Cały czas 52-45. 41 setnych, proszę Państwa, do końca trzeciej kwarty. A o czas teraz sobie poprosił spokojnie trener Petrowicz. No może teraz wyjdzie to, co nie wyszło w pierwszej kwarcie. Może uda się wykorzystać te dziesiętne części sekundy na to, żeby zdobyć punkty. 52-45. Przypomnijmy, że do przerwy remis 28-28, czyli ta kwarta na razie, w tej kwarcie na razie Anvil prowadzi 7 punktami. No a nikt by się chyba nie obraził, gdyby wygrał tę kwartę Anvil 9 albo 10 punktami, chociaż to jest mało realne, bo tak jak już mówiłem, 41 setnych do końca tej części gry. Teraz tylko miejmy nadzieję, że włocławianie dobrą grę podtrzymają w ostatnich 10 minutach. Miejmy nadzieję, że sędziowie zaprezentują też ten wysoki poziom europejski, bo jednak sędziować mecz ćwierćfinału Pucharu Saporty trzeba mieć jakieś umiejętności sędziowskie, proszę Państwa, jakieś słowo, chodzi oczywiście o duże. Miejmy nadzieję, że zaprezentują duże umiejętności. Sant'Angelo rzuca, a i niewiele brakowało. Miejmy nadzieję, że sędziowie będą dobrze sędziować ostatnią część meczu, a Anvil no, wygra tymi upragnionymi 10 punktami. Na razie po 30 minutach 52-45 prowadzi Anvil z panią Osem Ateny.
czwarta kwarta, proszę Państwa, przed nami. W zespole Panionocy, Siara, Diamantopoulos, Markowicz, Shirley i Agadakos. W zespole Admir, Sabanowicz, Kul, Obanon, Nordgard i Santangelo. Faulowany Sasza. Będą rzuty wolne, 52-45. Prowadzi Admir po 30 minutach gry. Ostatnie decydujące 10 minut meczu, decydujące o tym, kto zagra w półfinale Pucharu Support. Zmiana w zespole greckim. Shirley opuszcza boisko, w jego miejsce Jones. Ja patrzę na tablicę, ile Jones ma fauli. 3, tyle co Kul. A Kul teraz, żeby trafił, 2 rzuty wolne, no ale już pierwszy wiecel. Jeszcze jedna szansa. Sasza na razie, no chyba poniżej 50% skuteczności. Nie mam tutaj przed sobą statystyk, ale poniżej 50% skuteczności na linii rzutów wolnych. Teraz 15 punkt Saszy i jest 53-45. No i proszę Państwa, naprawdę ostre będą to minuty, bardzo ważne, decydujące, pressing, ważna jest teraz dobra obrona. John nie wie co zrobić, no dobrze broni Obanon, teraz nie trafia, no co jest. Paul Santangelo, jeszcze punkty zaliczone. No pewnie był faulowany Jones w tej sytuacji. 13 punkt Jonesa, jeszcze rzut wolny. 53-47. Nie trafia Jones i kto wywalczy piłkę? Wywalczył Santangelo i też tam popychany przez Jonesa był. Ale nic z tego. Teraz faulowany mat przez Siarę. I trzeci jego faul. Leży Kul i Agadakos. Przewinienie tego ostatniego, faul Lazarasa Agadakosa. Dobrze, niech faulują Grecy jak najwięcej. Jeszcze raz rozpoczął na Santangelo, bo 3 faule Greków już w tej kwarcie. A gramy dopiero 50 sekund, proszę Państwa. Santangelo do Nordgarda, 53-47 prowadzi Andy. Nordgard faulowany, ale zagrał do Obanona. Obanon faulowany i to brutalnie. Właściwie można było spokojnie tu dać faul niegodny sportowca. Tam nie było nawet ataku na piłkę, tylko gdzieś Obanon dostał twarz chyba w tej akcji przez Agadakosa. I dziwią mnie takie faule, bo jeżeli ktoś jest słabszy czymś, no to jako sportowiec powinien to potrafić jakoś przyjąć, zaakceptować. Obanon, 9 punkt, 2 razy celnie na linii rzutów wolnych i znów mamy 8 punktów przewagi, 55-47 prowadzi Anvil. Minuta, 10 sekund, czwartej kwarty za nami. Stracił piłkę Markowicz, tak jest. Dobrze, teraz bronili włocławianie, zdziwiony Markowicz, że nie znano na nim faulu, ale Santangelo teraz do Nordgarda. Nordgard do Kula, ten faulowany. Faulowany przez Jonesa. Czwarty faul Jonesa. Tak jest, jeszcze jedno przewinienie i Jones już dzisiaj nie pogra. Miejmy nadzieję, że tak się stanie i to jak najszybciej. A teraz o czas szybko poprosił trener pana Giotis Giannakis, trener zespołu greckiego. 55-47, 8,5 minuty do końca meczu. Będzie wykonywał rzuty wolne Sasza Kul. I spokojnie na ławce Anvilu. Trzeba opanować nerwy, trzeba zagrać mądrze, rozsądnie. Ale proszę Państwa, sukces jest naprawdę bliski. 5 fauli w tej kwarcie ma już zespół grecki, tylko jedno przewinienie po stronie Anvilu. Skoro 5 fauli mają Grecy, każdy faul będzie karany rzutami wolnymi. Teraz próbować grać dużo pod koszem, dawać się faulować Grekom. 4 faule ma Jones,
No, będzie musiał uważać. On był naprawdę ważnym punktem zespołu greckiego. Zdobył 13 punktów do tej pory. I oprócz tego no, miał kilka ważnych zbiórek. Był naprawdę dużą siłą, że tak powiem, panie Onochu, w dzisiejszym meczu. Jeżeli on opuścił boisko, Kulowi udałoby się sprowokować do piątego fału, byłoby naprawdę dobrze. Wykorzystywać rzuty wolne i myślę, że naprawdę sukces jest blisko, pomimo że jeszcze 8,5 minuty do końca tego meczu. Wychodzi Siara, Jones, Agadakos, Diamantopoulos i Markowicz w zespole Panionosu, Vanville, Obanon, Nordgard, Kul, Sant'Angelo i Stawanowicz. Goran Stawanowicz, którego przez tyle czasu nie było w zespole Anvilu, myślał, że już zagra w zeszłym tygodniu w Atenach. Nie zagrał jednak, nie zaryzykował trener Petrowicz. Dał mu jeszcze odpocząć, niech się kuruje. Stawanowicz zagrał i gra dzisiaj. I to gra naprawdę dobrze. Wyszedł pierwszy raz na boisko dopiero w trzeciej kwarcie. Ale zdołał zdobyć przez 10 minut trzeciej kwarty 11 punktów. Naprawdę czuje się Goran bardzo dobrze. Sasza nie trafił, no, nie dał rady zebrać obanu. No, ani razu nie trafił, szkoda. No, Sasza fatalnie próbuje do tego wolny. To nie tylko on, to chyba wszyscy, którzy wyrzucali do tego wolny, to Goran i Marka Andruszka. Marek Andruszka też nie trafił jednego rzutu wolnego. Teraz zbiórka ma to Sant'Angelo. Tempo do Stawanowicza i są punkty. Ładna asysta Mata. Tak powinien grać Mat Sant'Angelo. Tak podawać, tak jak teraz do Gorana Stawanowicza. Jest 57-47. Mamy te 10 punktów. Ale to nie koniec, proszę Państwa. Prawie 8 minut do końca meczu. Ale ten mecz dla Andrzeju mógłby się już skończyć w tym momencie. I wszyscy w hali mistrzów byliby szczęśliwi. Zresztą myślę, że chyba cała koszykarska Polska by była bardzo zadowolona. Nie trafił Siara, próbował wymusić faul Stawanowicza, ale nic z tego. Rozpoczyna spod własnego kosza Anglii. Ciekawe, gdyby takim wynikiem skończył się mecz jak teraz, 57-47. Marzy, mi osobiście marzy się taki wynik, chyba Państwu też i wszystkim tutaj w hali mistrzów. Ciekawe, co będą mówić trenerzy na konferencji prasowej po meczu. Sant'Angelo na obwód do Nordgarda. Traf, Jeff, traf. Aj, nie trafił zbiórka Eda. Są punkty? Nie. Ojejku. I pogubił się teraz Diamantopoulos. Ale opanował piłkę i grecy. Dobrze Sasza w obronie. I wyprowadza piłkę Mat Sant'Angelo. Markowicz faulował. Tak jest. Przewinienie Markowicza. Będą rzuty wolne Mata. 7 minut 4 sekundy do końca meczu, proszę Państwa, 57-47. Markowicz też ma już 4 faule, a to też ważny punkt w dzisiejszym meczu. Dzisiaj tak naprawdę grę dla zespołu Panionosu robią Markowicz, Diamantopoulos i Jones. No ale Jones, Markowicz mają po 4 faule, ale co z tego, skoro rzutów wolnych po tych faulach nie potrafią wykorzystać koszykarze Anvilu. No i nie trafił dwóch Kul, nie trafił teraz dwóch Sant'Angelo i zamiast 14 punktów przewagi Anvilu, tylko w tej kwarcie z tych rzutów wolnych zamiast 14 punktów mamy cały czas te 10. Te 10 to jest to, co nas urządza, no ale przecież mecz się jeszcze nie skończył. Faul Jeffa Nordgarda. Dziwna w ogóle sytuacja. Się zastanawiam teraz, czy to był faul przy tym rzucie za 3 punkty. Jeżeli tak, no to będą 3 rzuty wolne. Ale o czas wcześniej prosi trener Petrowicz. 6 minut 50 sekund do końca meczu. 57-47. Będą 3 rzuty wolne po faulu Nordgarda. Ja mam nadzieję tylko, że te niewykorzystane rzuty wolne, nawet te z tej kwarty, że one po prostu tutaj, no, nie chcę tego mówić, ale że się nie zemszczą na zespole Anvilu i na wyniku tego spotkania. Gdyby Anvil trafił chociaż połowę tego, co nie trafił, to nie byłoby w tej chwili 57-47, ale myślę, że gdzieś 60, a może 5-47 i naprawdę teraz taki faul przy rzucie za 3 punkty nie robiłby na nas większego wrażenia, bo
nawet przy trzech celnych rzutach wolnych. Ta przewaga jeszcze by była na tyle duża, że można by spokojnie próbować grać swoje, kontrolować to, co się dzieje na parkiecie. A tak, no, jest nerwówka. Jest nerwówka, bo Markowicz będzie wykonywał rzuty wolne aż trzy. No i dobrze by było, żeby tak na żądanie chyba wszystkich kibiców palmistów pomylił się trzy razy, ale to już jest nierealne. Pierwszy celny, no to chociaż dwa razy musi się pomylić Markowicz. Punktów na razie Markowicza 57-49 i wszystkie trzy rzuty spokojnie wykonane, proszę Państwa. 57-50. Teraz punkty, koniecznie trzeba zdobyć punkty przy tej akcji. Obanon do Sant'Angelo, Savanovic blisko Savanovicza, nie ma to Bulos. Savanovic zrobił sobie miejsce po zasłonie. Tak jest, faul na Goranie Savanoviciu, nie ma to Bulosa. Trzecie przewinienie tego gracza, będą rzuty wolne Gorana Savanovicia. Jest 57-50, no miejmy nadzieję, że Goran trafi rzut. 57-50, prowadzenie Anvilu, ale fatalnie patrzy teraz po trybunach, a niektórzy kibice aż oczy zasłaniają, nie chcą patrzeć na to, co robią na linii rzutów wolnych koszykarze, bo płacą, no ale naprawdę to, co oni dzisiaj robią na linii rzutów wolnych, to przechodzi chyba najśmielsze oczekiwania Greków w tym elemencie gry w dzisiejszym meczu. Wyszedł wysoko Siara, kul do Siara, ale dobrze opłaciło się, bo teraz strata zespołu greckiego. 58-50 prowadzi Anvil Sant'Angelo. Sant'Angelo. Zasłona Kula, Mat nie decyduje się na rzut. Kul dostaje piłkę do Banona. Co zrobi Sasza? Do Savanovicia. Savanovich faulowany. Tak jest, czwarty faul. Czwarty faul. Nie ma to polosu. Kolejne rzuty wolne. No miejmy nadzieję, że teraz Savanovic trafi. Dwa. A tutaj Państwo tego nie widzą na ekranach, ale widzę przy linii bocznej. Trener Petrowicz rozmawia z Sant'Angelo i Hofgardem. Trafia Goran, 15 już punkt Savanovicia w tym meczu. Zrównał się punktami z Saszą Kulę. Jeszcze raz traf Goran, no nie trafił. I wywalczył, nie wywalczył. Jeszcze faul Gorana teraz przy próbie odzyskania tej piłki. A trzeci faul Savanovicia, ale nie ma rzutów wolnych, bo to dopiero trzecie przewinienie Anvil w tej kwarcie. 6 minut, proszę Państwa, do końca meczu, a teraz mamy 59-50 i można powiedzieć, że w tym meczu między Anvilem i Panią wtedy trening. Bo z pięcioma punktami Anvil czekał trening. To taka informacja dla tych, którzy dopiero teraz zaczęli oglądać naszą transmisję. Faulowany Shirley przez Savanovicia. No i ma już 4 faule Goran i Goran będzie musiał bardzo uważać. Wiele ożywienia, wiele dobrej gry na parkiet pola Anvilu, ale będzie musiał bardzo uważać do broni. O, nie trafia teraz Szymlej, na szczęście. Dla zespołu wrocławskiego mógłby się to być jeszcze raz. Nie trafia, tak jest. Sasza Kul piłkę do Nordgarda. Pierwszy bieg w pole 3 sekund Jones. Dobrze, że sędziowie nie podjęli też jakiejś decyzji, że nie kazali powtórzyć tego rzutu wolnego. Walczyli piłkę w odprawianie. Savanovic rzuca za 3 punkty, nie trafia, kto będzie najszybszy. No i najszybszy Grecy Diamantopoulos kontra. I stracił piłkę, tak jest. Dobrze. Teraz wrócił do obrony Jeff Nordgard, który tam przeszkadzał Diamantopoulosowi. 59-50. Ciężki mecz, bardzo wyrównany. No ale naprawdę jest to co grać w dzisiejszym spotkaniu. Sant'Angelo ma dużo miejsca, wchodzi sam, będą punkty, tak jest! Jeszcze faul
mata na macie oczywiście Sant'Angelo. Szósty punkt. Jest 61-50. Proszę Państwa, faulował po raz piąty Jones i opuszcza boisko. W jego miejsce ten bardzo brzydko grający Agadakos. Agadakos ma też już 3 faule na swoim koncie, ale to jest ten zawodnik, który no, tam gdzieś właściwie bije, można powiedzieć, 3 faule. Nie trafił Sant'Angelo, no to jest to, co przyzwyczailiśmy, że koszykarze Anwilu nie trafiają w rzutów wolnych. Markowicz na odwrót do Diamantopoulosa. Przy Diamantopoulosie Stamanowicz ten zgubił piłkę i będzie wsad. Mata Sant'Angelo. Tak jest! Cudownie teraz mat, ależ wsad. Piękna akcja. Naprawdę Anwilu 63-50 i półfinał Pucharu Saporty jest coraz bliżej. Proszę Państwa, 4,5 minuty do końca meczu. Siara nie wie, co zrobić z piłką. Przydałaby się jeszcze jedna strata Greków. Agadakos teraz faulowany przez Saszę Kula. Będą rzuty wolne, ale może się pomyli. Miejmy nadzieję, że się pomyli Agadakos. Zmiana w zespole greckim Diamantopoulos, który tak świetnie przecież grał w pierwszej kwarcie, opuszcza boisko, a w jego miejsce Gakaudakis. A teraz Agadakos na linii rzutów wolnych. I myli się. Obano nas podskoczył przy tym wbijaniu tej piłki, ale naprawdę no ten wynik zaczyna nabierać takiego kształtu, jakiego byśmy tutaj chcieli we Włocławku wszyscy. Jeszcze raz mógłby się pomylić, ale teraz już skuteczny Agadakos. Trzeci punkt tego koszykarza, 63-51 prowadzi Anwil i teraz czekamy na kolejne punkty zespołu włocławskiego, a najlepiej już przy tej akcji. Obanon spokojnie, 13 sekund do końca tej akcji. Sabanowicz do Obanona, Obanon do Mata Sant'Angelo, traf Mat, za 3 trafił Mat Sant'Angelo. 66-51, 9 punkt Mata i proszę Państwa 15-punktowa przewaga Anwilu nad Panionosem. Za 3 teraz nie trafia Gakaudakis i spokojnie Anwil. Stawanowicz do Mata Sant'Angelo. 3 minuty 45 sekund do końca meczu. Jeszcze chcemy tych punktów więcej w wykonaniu Anwilu. Faulowany Mat Sant'Angelo będzie wykonywał rzuty wolne. Teraz mszą się te przewinienia Greków popełnione wcześniej. Faulował Mata Gakaudakis. Teraz Mat traf jeszcze 2 rzuty, znów traf 2 rzuty. Grecy chyba już zaczynają faulować szybko, taktycznie będą faulować. A Mat trafia, są punkty, jest punkt na razie, ale miejmy nadzieję, że za chwilę będzie drugi. 67-51, ja tutaj patrzę po kibicach, niektórzy nie wierzą w to, co się dzieje w hali mistrzów. Kolejny punkt Mata, 11 dzisiaj, ale jest przewaga już 17 punktów Anwilu, 68-51. Teraz zablokowany, ale faulowany przez Obanona Shirley. Mam nadzieję, że to faul Obanona. Będzie tak, drugi faul Obanona. 3,5 minuty, proszę Państwa, 68-51. Jeszcze sędziowie teraz patrzą, sprawdzają, czy piłka odpowiednio zachowuje się przy tych rzutach. Się stało z piłką. Shirley nie trafia. Dobrze. Bo przynajmniej w tych rzutach wolnych, niecelnych coś się wyrównuje. Co drugi trafiają Grecy mniej więcej. No Anwil powiedzmy co trzeci dzisiaj. Ale jest 68-52. 16 punktów przewagi Anwilu. Goran Stawanowicz. Goran rozgrywa bon. Dobrze rzuca wolne. Piękna asysta Gorana do Saszy Kula. 17 punkt. Kula, kolejna asysta Anwilu, teraz akurat Stawanowicza, 70-52. Jeszcze warto by przycisnąć jeszcze Greków tu pokonać, a teraz faul w tym ferworze tej walki, tego dopingu kibiców w hali mistrzów. Nie słychać było gwizdka sędziów, ale faulował Nordgard, czwarty faul Nordgarda. No, proszę Państwa, 3 minuty 5 sekund do końca meczu. Mecz jest na pewno wygrany, ale nie jest jeszcze na pewno wygrany minimum 10 punktami. Na razie tych punktów
Andir ma 8 zapaszy, tak można powiedzieć. 70-52 musi wygrać Anvil 10, prowadzi 18. Być może uda się zrobić to, na co wszyscy czekają we Włocławku. Tylko jeden rzut wolny wykorzystany. 70-53. Sant'Angelo do Nordgarda, Nordgard do Kula. Kul z pół dystansu rzuca, nie trafia. Szkoda tej akcji, jeszcze chyba za szybko zdecydował się Kul na takie zagranie. Proszę Państwa, ale Grecy teraz. Markowicz przy nim, Nordgard. Uważaj, że na piąty faul. Na piąty faul musi uważać też Goran Savanowicz, świetnie się spisujący. Na piąty faul musi uważać Kul też. Wyszedł wysoko. Teraz za trzy. Rzuca, nie trafił, zablokowany. I teraz kontra Anvilu, pięknie Jeff Nordgard. Kolejne punkty, a tam Savanowicz świetnie blokował Diamantopoulosa. Nordgard 15 punkt. Jest 72-53, 19-punktowa przewaga. Diamantopoulos faulowany przez Saszę. Oj, piąty faul Kula. 2 minuty równo, proszę Państwa, do końca meczu. I teraz na boisko wchodzi Marek Andruszka. Tak, Marka Andruszkę wysyła na boisko. Nie widziałem, czy wchodzi Andruszka, ale tak myślałem, że wpuści Andruszkę na boisko Petrowicz. Bo przecież Andruszka świetnie zbierał w pierwszej połowie. Ma 3 punkty na swoim koncie, ale świetnie zbierał naprawdę Marek. A kibice, 4000 ludzi, może trochę więcej nawet w hali mistrzów, krzyczy teraz dziękujemy, dziękujemy. Kibice są już pewni awansu Anvilu do półfinału Pucharu Supporty. Proszę Państwa, ja na 85 albo nawet 90% też jestem pewien, że Anvil awansuje. Jest 19 punktów przewagi. 10 punktów w 2 minuty Grecy by musieli odrobić. Proszę Państwa, to jest możliwe, a szczególnie gdy sobie przypomnę mecz w Warszawie Anvilu, Polonii Warszawa z Anvilem. 1,5 minuty, 3:48 prowadzenia Anvilu, a w efekcie przegrany mecz 3 punktami. Czyli Grecy, no to jest koszykówka. Tutaj się walczy do końca i do końca wszystko jest możliwe. Tu też jeszcze Grecy mają szansę na odrobienie tej przewagi Anvilu, ale miejmy nadzieję, że nie odrobią. No miejmy nadzieję, chyba wszyscy mają taką nadzieję, wszyscy na to liczą, że Włocławianie nie stracą tej przewagi. Jest w zespole greckim Shirley, Diamantopoulos, Klavos na boisku. Teraz Diamantopoulos, szybko wolne. Skutecznie 14 jego punkt. Jest Szara, Markowicz. Teraz też celnie 15 punktów Diamantopoulosa. 72-55 prowadzi Sant'Angelo, Banon Savanowicz, Nordgard i Andruszka w Anvilu. Sant'Angelo nie fauluje go Szara. No i Sant'Angelo, co zrobi Mat? Do Obanona, pięknie Obanon, faulowany. Cudownie, cudownie chciał wsadzić, skończyć wsadem akcję, ale świetnie. Szkoda, że nie wsadził oczywiście tej piłki, ale dobrze, dobrze, bo Shirley ma już 5 faul. Schodzi z boiska, proszę Państwa. Kogo wpuści w jego miejsce? Z 15 Santos po raz pierwszy dzisiaj chodzi na boisko. Trener Giannakis postanowił Santosa wpuścić na parkiet. Edek nie trafia pierwszego rzutu wolnego. 72-55, minuta 44 sekundy. Edek, no trafi, chociaż drugi. 9 punktów Obanona w tym meczu. No i spadnie piłka, tak jest. Widać było. 73-55 prowadzi Anvil. 18 punktów przewagi zespołu mocarskiego Szara. Markowicz postraszył rzutem za 3 punkty. Blisko błędu kroków. Markowicz i tak jest. Tak, strata zespołu greckiego. I jeszcze chcemy tych punktów ze strony Anvilu. Savanowicz teraz do Sant'Angelo. Czy Sant'Angelo Szara? Sant'Angelo go wyprzedza i spokojnie kozłuje. Sant'Angelo rzuca, sam kończy. No szkoda, troszeczkę za szybko ma. Tutaj chciał, no już sobie, tak można powiedzieć, na wiwat zdobyć punkty. Nic z tego nie wyszło. Szara. Santos. Szara za 3. Nie trafi.
Dobrze, że nie trafił z biurka. Jeffa Nordgarda, Goran Savanovic do Mata Sant'Angelo. Minuta 7 sekund do końca meczu. 73-55 prowadzi Anvil. Mat Sant'Angelo, Goran Savanovic. Nie faulują Grecy. Chyba pogodzili się z porażką. 55 sekund do końca meczu. Anvil, proszę Państwa, będzie w półfinale Pucharu Saporta, ale jeszcze strata Mata. Marek Andruszka też nie fauluje. Po co tracić niepotrzebnie punkty? Markowicz wchodzi na kosz. 15 punktów. Nenada Markowicza faulowany teraz przez Sklavosa. Mat Sant'Angelo. 73-57, proszę Państwa. 16 punktów przewagi Anvilu. Sant'Angelo faulowany przez Sklavosa. Wykonywał będzie rzuty wolne. Jeżeli Mat trafi, znów będzie 18 punktów. Trafia pierwszego. Wolnego Mat. Jeszcze jedna próba Mat. No traf to. Traf! Tak jest! 13 punkt. Mata Sant'Angelo 75-57. 18 punktów przewagi Anvilu. 40 sekund do końca meczu. I nie ma. Biera Eto Banon, Mat Sant'Angelo i proszę Państwa, pół minuty. Anvil w Pucharze Saporty. Operator może pokaże teraz trenera Petrowicza, ale cieszy się trener Petrowicz. Nie widać tego, ale cudownie, cudownie Anvil w Pucharze Saporty. I naprawdę możemy tu już świętować zwycięstwo. Savanovic nie trafia, nic z tego. 10 sekund do końca meczu. Siara będzie chciał jeszcze zdobyć punkty do Diamantopoulosa. Diamantopoulos zdobywa punkty. Trzeba mu dopisać to 17 punkt Diamantopoulosa. 75-59. 3, 2 sekundy, 1. I proszę Państwa, koniec meczu. Anvil w Pucharze, w półfinale Pucharu Saporty. 75-59. To, co wydawało się niemożliwe, pokonanie Greków w ćwierćfinale stało się faktem. Widzą Państwo radość w zespole Anvilu. Wszyscy się cieszą, wszyscy. Jest hasło na trybunach Anvil dumą Polski i to prawda, bo żaden Śląsk Wrocław, żaden Prokon Trep Sopot, żadna Mazowszanka kiedyś, a teraz MKS Pruszków, nikt nie zrobił tego, co dzisiaj zrobił Anvil. Nie udało się w zeszłym roku, chociaż wydawałoby się, że w zeszłym roku Anvil miał większe szanse na taki sukces. Nie udało się. W tym roku Anvil gra nierówno, ale zmobilizowani, skoncentrowani koszykarze Anvilu. Dobrze przygotował trener Petrowicz do dzisiejszego spotkania i Anvil wygrywa z Grekami 75-59. Teraz kuralne 100 lat w skali mistrzów, ale należy się koszykarzom wrocławskim te 100 lat. I Anvil powie po raz kolejny w półfinale Pucharu Saporty. Niesamowity sukces męskiej klubowej koszykówki, ale jeszcze większy sukces naszego klubu. Dla Anvilu 10 punktów, 15 Sant'Angelo, 15 Norgard, 17 Król. 15 Savanovic, 3 Andruszka. Dla Panionowców 16 Markowicz, 3 Siara, 5 Szyblej, 17 Diamantopoulos, 2 Sklavos, 13 John, 3 punkty Agata Kakus. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się z Państwem na pomaszczanka. Do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnych meczach. Spotkania z dobrą koszykówką umożliwia Państwu Anvil S.A.